Ciąg dalszy Narodowej Gali Boksu. Najmniejsze emocje będą w pojedynku, który przed nami, bowiem Robert Talarek zmierzy się z Norbertem Dąbrowskim. Wygrał 7 walk z rzędu Talarek, 4 pojedynki z rzędu wygrane na wyjeździe. To jest historia bardzo, bardzo rzadko spotykana w zawodowych ringach, no bo wiemy, jak to jest, kiedy jedzie się do Jaskini Lwa. Talarek po prostu jechał i nierzadko demolował swoich oponentów. No teraz będzie przed nim trzeci rozdział pojedynku z Norasem Norbertem Dąbrowskim. Jak to mówią na Śląsku, nie będzie to gruba, nie będzie fedrował, nie jest to kopalnia, nie będzie pracował, ale także tutaj zostawi serce, zostawi te hektolitry, wyleje hektolitry potu w walce z Norbertem Dąbrowskim. Obaj panowie mają sobie coś do udowodnienia. Trzecie starcie w ich karierze. Na razie remis 1-1. W czerwonych rękawicach Robert Talarek, czarne buty, w niebieskich rękawicach Norbert Dąbrowski. Walka zakontraktowana na 8 rund. Myślę, że zwłaszcza istotny pojedynek dla Norberta Dąbrowskiego, który potrzebuje takiego zwycięstwa, żeby spróbować odbudować swoją pozycję. No a Talarek jest na fali wznoszącej, wysoko notowany, nawet w pierwszej 30, jeżeli chodzi o ranking BoxRec tej kategorii wagowej, co pokazuje, że zbliża się do jakiegoś poważnego międzynarodowego wyzwania. Tak, Robert Talarek, no ale na razie będzie musiał rozegrać partię, myślę, szachowo-wojenną z Norbertem Dąbrowskim. Zaczyna się od szachu. Tak, ostatnich 10 pojedynków Norberta Dąbrowskiego to tylko 4 zwycięstwa. 2 remisy i 4 porażki. Jeżeli chodzi o Roberta Talarka, no to tutaj seria wspaniałych zwycięstw. Szczególnie to ostatnie, w listopadzie 2017 roku, zwycięstwo przez techniczny nokaut w 8 rundzie nad Frankiem Haroszem, gdzie zdobył ten wakujący tytuł Federacji IBO Intercontinental w kategorii średniej. To była świetna walka swoją drogą. Oglądałem naprawdę z wypiekami na twarzy tamto starcie, kiedy przełamywał swojego francuskiego oponenta runda po rundzie, tak jak górnik czasem musi sforsować jakąś ścianę, która jest przed nim. Tak właśnie Talarek porozbijał Francuza. No, Norbert Noras tutaj będzie próbował właśnie krótkich ciosów, będzie uciekał prawo, lewo, a z kolei Robert Talarek w tym pierwszym starciu jak taran próbuje gdzieś tam wedrzeć się w bezpośrednią strefę Norberta Dąbrowskiego. Jak sam mówił Robert Talarek, przekręcono go minimum 8 razy podczas wyjazdów, podczas początku tego jego kariery. No, bilans walk Talarka jest bardzo zgubny, bo on ma 12 porażek. Ktoś mógłby popatrzeć na taki rekord i pomyśleć, że to przeciętny zawodnik, ale to zupełnie inna historia. To jest pięściarz o naprawdę sporym potencjale umiejętnościowym i takim rozwoju, ale na razie Dąbrowski no, nie daje mu tutaj łatwej przeprawy. Sprytnie Noras poluje na ciosy na korpus, unika ewentualnego zwarcia, stara się właśnie pracować aktywnie na nogach. Zauważ, jak szeroko na nogach podąża za Norasem Robert Talarek, starając się zablokować ring i miejsce w ringu, żeby nie uciekł mu Norbert Dąbrowski. Poniżej pasa było to uderzenie. No teraz skrzywił się z bólu Robert Talarek. Będzie potrzebował chwili. Widział to na pewno Robert Gortat i będzie przerwa, tak. Ma no to prawo oczywiście odpocząć zawodnik. Ma nawet parę minut do tego, żeby dojść do siebie. On decyduje, kiedy tak de facto, kiedy wraca. Sędzia w ringu Robert Gortat czeka. Jedno wiemy na pewno, Robert Talarek nie jest symulantem i tutaj po prostu potrzebuje chwili, żeby poczuć się pewnie i żeby móc wznowić niełatwą, co podkreślamy, pierwszą rundę tego pojedynku z Norbertem Dąbrowskim. Tak, tutaj napięta, gdyby poskakał, myślę, by przyniosło mu to ulgę. To jest ta akcja właśnie, którą widzieliśmy. Ona, to było przewinienie Norberta bez dwóch zdań, aczkolwiek zachowanie przypadkowe. Nie było tutaj złej intencji. Obaj siebie szanują zresztą poza ringiem i tutaj możemy być spokojni, że takiej złej krwi nie będzie na linii Dąbrowski-Talarek. Obydwa pojedynki, jakie wcześniej toczyli, no, toczyli na pełnym dystansie. Bardzo spokojnie podchodzi Robert Talarek do swojego rywala. Ja wspominałem o tym, że mówił, że przekręcono go co najmniej 8 razy, że niesłusznie okradziono go ze zwycięstwa. Między innymi Szwajcarii z Miszą Nigiem, kiedy przegrywał na punkty, ale w ostatniej rundzie dopadł rywala i mówi, że gdyby promotorka rywala nie wyrwała młotka sędziemu i nie zakończyła rundy, przynajmniej tak jak teraz końcówka tej rundy była fantastyczna, tak wtedy, gdyby nie zakończyła o niemal minutę wcześniej wtedy rundę, wówczas dopadłby i zniszczył rywala.
Musi tutaj Jarosław Butowicz interweniować, bo łuk brwiowy pęknięty. Swoją drogą Butowicz to jest niedoceniany, mam wrażenie, w polskim boksie trener, a bardzo dobry, no bo Robert Talarek pod jego skrzydłami prezentuje taki boks. Bartek Grawka, który przecież jest twardym pięściarzem, potrafiącym sprawiać się niespodzianki, no ale na razie będziemy żyli tym, czy Talarek będzie próbował przełamywać dalej Norasa. Będzie prawdopodobnie konsultacja lekarska? Nie, po prostu ochraniasz na zęby. Ochraniasz na zęby. Wypadł, to już poprawione. A i boksujemy. Prawy prost. Szuka tego miejsca. Pięknie! Ależ upoluje, czy opoluje Norbert Dąbrowski Roberta Talarka. Idealnie przymierzył tą lewą ręką. No to był najmocniejszy cios tej walki, ależ teraz problemy Talarka. Idealnie wstrzelił się Noras. Będzie teraz tutaj się działo coś niesamowitego. I teraz ma przy linach Roberta Talarka, ale bardzo mądrze, instynktownie wiesza się na swoim rywalu Górnik, bowiem zdaje sobie sprawę z kłopotów, w jakich w tej chwili się znajduje. Zraniony jest potwornie, wzrok niewyraźny Talarka. Musi to wykorzystać Dąbrowski, bo to jest jego moment w tej walce. A to jest początek przecież dopiero czwartego starcia. Będzie teraz spolował na ten bardzo mocny cios Norbert Dąbrowski. Mamy kandydata do walki roku na polskim podwórku, a to dopiero czwarte starcie. Ależ i teraz próbuje tym prawym podwróczkowym krótkim Robert Talarek. Ależ to jest twardziel niesamowity w ringu. On praktycznie nic nie widzi na lewe oko. Krew zalewa mu zupełnie tę część twarzy. I myślę, że krew zalewa trenera Talarka, bo to nie tak miało wyglądać. Wydawało się, że wszystko jest już pod kontrolą i jedna bomba Norasa Dąbrowskiego odmieniła nam przebieg tej czwartej rundy, a być może nawet całej walki. Pamiętamy w historii boksu takie pojedynki, tryptyki. Przecież Mickey Ward i Arturo Gatti właśnie serwowali nam taką krwawą wojnę, jaką w tej chwili prezentują nam w tym pojedynku Norbert Dąbrowski i Robert Talarek. Wygląda na to, jakby Robert Talarek powrócił. Teraz on podąża z kolei za Norbertem Dąbrowskim i potężny cios na dół. I to z bardzo dalekiej podróży wrócił Talarek. Ależ złość, energia tutaj nie wytrzymują narożniki, również Dąbrowskiego, no wszyscy w emocjach. Drzazgowski, Sulencki również z wielkim przejęciem patrzy na to, jak jego przyjaciel wojuje z Talarkiem. I teraz lewy i prawy, i teraz szuka tego miejsca znowu, by ulokować jakieś mocne uderzenie Norbert Dąbrowski. Wie, że można, wie Noras o tym, że jest szansa, by przełamać tę defensywę Roberta Talarka. Prawy sierpowy, jeden, drugi, zdążył podnieść rękawice Dąbrowski. Ale jak wrócił do gry Robert Talarek po ogromnym kryzysie. Trafił teraz krótkim lewym sierpem, teraz prawy na głowę Norberta Dąbrowskiego. Oko za oko, ząb za ząb, bomba za bombę. Tak wygląda ten pojedynek. Dwa ciosy potworne spadają na Talarka. I teraz znowu w odpowiedzi dwa potężne sierpy. I teraz krótkie dwa lewe Roberta Talarka. Cóż za walka, niesamowite widowisko w ringu i potężny, mocny przylinak. A to dopiero półmetek tej rywalizacji. Radzimy przygotować się no, na takie ringowe, polskie trzęsienie ziemi. Coś niewiarygodnego. Czekaliśmy na ten pojedynek trzeci Talarka z Dąbrowskim. Nie jesteśmy rozczarowani. Mało tego, jesteśmy zachwyceni, bo ten cios z czwartej rundy, no wydaje się, że może wlać się nadzieję w serca Dąbrowskiego, że walka jest nie tylko do wygrania, ale że Talarek jest nawet do zastopowania w tej rywalizacji. No i pora na kolejne starcie. Tutaj trudno już mówić o trzęsieniu ringu. Tutaj mamy prawdziwą eksplozję tych niesamowitych historii, jakie oni nam zaprezentowali. Tak mnie właśnie podejrzewałem przed tą walką, nawet mówiłem o tym otwarcie, że to wcale nie musi być łatwy pojedynek dla Talarka. Że Dąbrowski przygotuje jakieś niespodzianki i spróbuje wskrzesić tę swoją karierę właśnie trzecim pojedynkiem z Talarkiem. Wydaje się, że katmeni troszeczkę uspokoili tutaj lewy łuk brwiowy Talarka, że to krwawienie ustąpiło, ale to prawdopodobnie do pierwszego uderzenia, do pierwszej obcierki i znowu wróci ten problem zalewanego przez krew oka. Będzie próbował wrócić do tej akcji, która tak pozwoliła podłączyć Roberta Talarka Norbert Dąbrowski, a więc na ten potężny lewy, którym idealnie wstrzelił się, przypilnował. Ale ja pamiętam moment, w którym Dąbrowski przechodził na zawodowe ringi i trafił pod skrzydła Gmitruka. I Andrzej Gmitruk opowiadał mi o tym, że jest potencjał w tej lewej ręce, że tam naprawdę drzemie nie byle jaka siła. Potem troszeczkę zagubił tę lewą rękę, siłę tej lewej ręki Dąbrowski po drodze i tak jakby chciał wrócić do tego właśnie w tym starciu z Talarkiem.
No, widzimy, że obaj teraz starają się popracować na nogach nieco, uspokoić. To jest piąte wojnę. Starcie, jeszcze piąte, szóste, siódme, ósme. To naprawdę wiele rund jeszcze przed nimi. Ale trafiony! Idealnie! Niewiarygodnym lewym sierpem zaaplikował Robertowi Talarkowi Norbert Dąbrowski. Co za uderzenie! Wstał Talarek po czymś takim i chce dalej walczyć. Wydawało się, że jest już i po wszystkim. Dalej. Początek to jest połowa. Jak teraz przetrzyma ten ogromny kryzys Robert Talarek? Coś niewiarygodnego, co tutaj się stało. No niewiele brakowało, a z ringu wyleciałby Talarek po tym lewym Dąbrowskiego. I kolejny potężny lewy Norberta Dąbrowskiego. Będzie Noras próbował ustrzelić. W poprzedniej rundzie się nie udało. Może teraz kolejny lewy. Pływa na nogach Robert Talarek. Musi zakończyć tę walkę w tej rundzie Dąbrowski. 50 sekund do zakończenia. No Talarek teraz, myślę, że bałagan w głowie, jest nieprzytomny. Ręce nisko, teraz podnosi tę podwójną gardę, ale będzie szedł za ciosem. Dąbrowski poluje w tym momencie i na znowu kolejny lewy i upada na ringu. Po raz kolejny Robert Talarek. Coś niewiarygodnego. To jest jeszcze patrzy, po kłosie tego pierwszego knockdownu. Ten lewy nie był tak silny jak ta sytuacja sprzed kilkudziesięciu sekund. On chce dalej walczyć, on chce dalej boksować. Krew zalewa mu twarz. Dwa potężne uderzenia. Te, które posłały go na deski, a w międzyczasie kilka innych. I teraz statycznie będzie w dalszym ciągu. 18 sekund do końca tej rundy. Ale garda musi trzymać, musi teraz blokować te ataki Dąbrowskiego, bo trzeci knockdown może już definitywnie zakończyć tę rywalizację. Och, znowu polował na ten obszerny lewy Norbert Dąbrowski. Ostatnie sekundy. No będzie uciekał teraz Robert Talarek. Będzie starał się skraść troszeczkę czasu. I koniec tej niewiarygodnej, niesamowitej rundy. Ta walka, aż słów brakuje, kiedy patrzy się na to, co dzieje się w ringu w pojedynku Roberta Talarka z Norbertem Dąbrowskim. Pora na szóstą rundę. Trzy rundy do końca tego pojedynku. Tutaj jest wszystko. To, co kochają kibice boksu. Niesamowite sytuacje, trafione ciosy, knockdowny i heroiczny powrót do walki Roberta Talarka. Cały ring jest już niemalże zakrwawiony z tego cieknącego krwią łuku brwiowego Talarka. W zasadzie wysłał do piekła Dąbrowski Talarka w tej poprzedniej rundzie. A Talarek co? Kupił bilet, wrócił do walki i chce dalej tutaj batalię toczyć, no niespotykaną z Dąbrowskim. No, na miękkich bardzo nogach chodzi Robert Talarek, no ale nic dziwnego, przyjął bardzo mocne uderzenia w poprzedniej rundzie. Dwukrotnie lądował na deskach, ale spokojnie, Noras spokojnie. On wie, że już parę razy ustrzelił Roberta Talarka, będzie polował na ten swój potężny lewy sierpowy. Ale mówił też o tym trener Drzazgowski w przerwie, że ja chcę wygrywać kolejne rundy w tej walce. Nie musisz polować na nokaut, masz po prostu ten pojedynek wygrywać. No jest zupełnie pasywny Talarek. To jest pokłosie tych potwornych ciosów, które zebrał w piątej rundzie. Jeżeli ktoś miałby jakikolwiek do tej pory problem z tym, by wybrać walkę roku na polskim ringu, to chyba po tym, co oglądaliśmy do tej pory w starciu Roberta Talarka z Norbertem Dąbrowskim, chyba nie ma wątpliwości. I znowu mocny lewy, nieczysto trafiony przez Norberta Dąbrowskiego. Ta runda będzie na straty, wydaje się, u Talarka. On potrzebuje tych 3 minut, żeby po prostu dojść do siebie, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać. Tutaj musi Noras atakować, po prostu rozbijać Talarka i nie dać mu możliwości powrotu w kolejnej odsłonie. Nastawił się teraz Talarek na lewy sierpowy. Ale bardzo dobrze z kolei, że Noras nie szuka na siły nokautu. Stara się forsować może tempo, ale bardzo spokojnie. Trzeba sobie zdać sprawę, że on również odczuwa trudy tego pojedynku. On również jest zmęczony. Ale z drugiej strony Talarek nie jest w tym momencie groźny. On nie odpowiada szczególnie wyraźnymi ciosami. Podwójny lewy Dąbrowskiego, ale też wydaje się, że Noras po prostu musi chwilę odsapnąć po tym, co wyczyniają obaj. I teraz lewy na lewy. Szukał teraz dołów Noras i słusznie. Niska, znowu opuszczone ręce. Za nisko trzyma ręce Robert Talarek i to powodowało, że kilkakrotnie mocno skarcił go Norbert Dąbrowski. Zupełnie pogubił się Talarek w tej walce. Przecież po trzeciej rundzie wydawało się, że wszystko jest pod dyktando Talarka, że po tej pierwszej, nieco bardziej ospałej rundzie on zaczyna dyktować warunki, a tymczasem no widać nawet po pracy nóg, jak mozolnie, ślamazarnie porusza się Robert Talarek.
Te kroki, które stawia po ringu, są bardzo niepewne. Ach. Sprytna kontra na korpus Dąbrowskiego. Ale idealnie, znowu teraz wszedł ten lewy i teraz prawy prosty na głowę Roberta Talarka. Ostatnie sekundy tego starcia. A mam wrażenie, że to jest cisza przed burzą, która nastąpi po przerwie. Oj, dzieje się, dzieje. Niesamowite fajerwerki, eksplozje w ringu w walce Roberta Talarka z Norbertem Dąbrowskim. Wrócił z dalekiej podróży Robert Talarek, ale chyba jeszcze nie do końca wypakował walizki z tego pociągu, z którego wrócił z tej dalekiej podróży. Na ciężkich nogach wychodzi do kolejnego starcia. Ale miałem takie wrażenie, być może złudne, że pod koniec szóstej rundy Talarek zaczął się czuć już nieco lepiej niż to było wcześniej. Tak jakby zaczął odzyskiwać wigor. No przekonamy się w siódmej odsłonie, czy faktycznie ten wigor uda się odzyskać. Przede wszystkim w tej chwili pojawiła się u niego garda. Schował się za podwójną gardą, zdając sobie sprawę z tej siły ciosów, jakie zaaplikował mu Norbert Dąbrowski. Przecież dwukrotnie, trzykrotnie posyłając go na deski. Mam wrażenie, że Talarek zaczyna nastawiać się na jeden cios, że on ma nadzieję, iż jednym sierpowym po prostu znokautuje Dąbrowskiego. Ale nie ma innej drogi, by wygrać ten pojedynek. No przecież runda, gdzie dwa razy był liczony, przegrana 7 do 10. Po tej wspaniałej paści, o której mówiliśmy, 7 triumfów z rzędu, zwycięstw na wyjeździe. No teraz wydawało się, że będzie faworytem z Dąbrowskim i jeden cios w zasadzie odmienił zupełnie oblicze tej walki. Ach, i teraz znowu to odpowiada. Ten sposób boksowania bardzo odpowiada Norasowi. Norbert Dąbrowski, pięściarz w niebieskich rękawicach. Bardzo ładne, potrójny lewy, na dwa na dół, jeden na górę. I teraz był prawy i lewy. Odpłacił się pięknie Dąbrowski Talarkowi za tę drugą walkę, w której to on padł na deski po ataku Roberta Talarka. To było w siódmej rundzie, teraz mamy z kolei siódmą rundę trzeciej. Krzysztof Brzaskowski podpowiada, polujemy, polujemy. I będziemy szukać tego miejsca, by trafić i uderzyć. Może tym jednym ciosem Norberta Dąbrowskiego. Ale Noras wie o tym, jak układają się losy tego pojedynku. W dalszym ciągu większą aktywność wykazuje Dąbrowski. Na takim odchyleniu. Głębokie odchylenie Talarka. Ja myślę, że to jest też próba ewentualnej amortyzacji siły ciosu Norberta Dąbrowskiego. Ale to nie jest ten Robert Talarek, który z takiego głębokiego odchylenia może błyskawicznie wrócić i skontrować rywala. No tutaj nie w tym momencie. Całe nieszczęście Talarka bierze się właśnie z błędów defensywnych, które popełnia. No przecież dlatego wylądował dwukrotnie na deskach i wydawało się po tym pierwszym knockdownie zwłaszcza, że już jest po wszystkim, że nie zdoła po prostu wstać po czymś takim, co przyjął od Dąbrowskiego. Ale szuka tego prawego, bardzo mocnego ciosu, musi uważać. Ten lewy prosty i lewy sierp o Talarka teraz, który aplikuje mu Norbert Dąbrowski za każdym razem. Sprawia niesamowite wrażenie. Całe plecy Dąbrowskiego we krwi. A spójrz na twarz Roberta Talarka. Naprawdę. No, spory bałagan na tej twarzy zrobił Norbert Dąbrowski. Ostatnie 10 sekund przed ostatniej rundy. Bezpośredni prawy Talarka, nie doszedł do celu. No i teraz był taki krótki, wyprzedzający lewy w wykonaniu Roberta Talarka. Cały czas tam pracuje Jarosław Butowicz nad tym porozbijanym łukiem brwiowym Talarka. My tu widzimy Drzazgowskiego i Dąbrowskiego z kolei. Nawet nie ma takiej specjalnej mowy motywacyjnej. No tutaj nie trzeba po prostu obu motywować, bo zdają sobie sprawę z tego, co prawdopodobnie wydarzy się w ostatnim starciu. Ring wolny. Już stoi na środku ringu Dąbrowski i jakby zachęcał, jakby nie mógł się doczekać zwieńczenia trzeciej wojny z Robertem Talarkiem. Robert Talarek niczym z filmu Rocky, o ciężkich nogach, wstał z narożnika, wyszedł na środek ringu. 3 minuty dla niego jakiejkolwiek nadziei na to, że może uda się trafić i ustrzelić Norberta Dąbrowskiego. A Norbert Dąbrowski po prostu będzie boksował swoje. Jest już wolniejszy, tak jakby na obrotach. Dwa tempa wolniejsze. Kolejny lewy, drugi bardzo mocny sierpowy. To jest to zerwanie tempa tak istotne w zawodowym boksie. To, co potrafi w tej walce robić Dąbrowski. Jeszcze jeden lewy. Nie wróciła prawa ręka do obrony, do głowy Roberta Talarka i błyskawicznie znalazła się tam lewy sierpowy Norasa. Trafił mocno.
szukał z kolei podwórkowych talarek w odpowiedzi, w ripoście, żeby też pokazać, że jest jeszcze w grze, że jeszcze będzie szukał swoich szans do końca tej ósmej rundy walki, która no, będzie miała historię, będzie porywająca. Wyprostował nieco Dąbrowskiego tym krótkim, tym razem podwórkowym talarek. Ładnie poszukał dołu, dwukrotnie pod prawą rękę, gdzieś tam na wątrobę. Odczuł to Robert Talarek. Wygląda Robert Talarek, jakby zderzył się z rozpędzoną lokomotywą. Naprawdę wygląda to fatalnie, to rozcięcie. Upływająca krew, której stracił bardzo dużo, również osłabia organizm. Długo będzie na pewno dochodził do siebie po tym pojedynku Robert Talarek. Myślę, że zarówno fizycznie, jak i mentalnie, bo chyba nie spodziewał się czegoś tak krwawego, takiej rzeźni, jaką w ringu zagotował mu Dąbrowski. Bardzo mądrze zachodzi swojego rywala Noras w lewą stronę Roberta Talarka, właśnie w tą stronę, gdzie krew zalewa oko. Nie widzi wtedy swojego rywala, nie widzi nadlatujących ciosów Robert Talarek. No przede wszystkim nie idzie na siłę, na wojnę Dąbrowski, bo zdaje sobie sprawę, że jest bardziej świeży, że zachował więcej dynamiki, ale przede wszystkim więcej zdrowia, więc może poszukać różnych rozwiązań w tym pojedynku. Tak jak teraz, dwa, trzy ciosy na dół, jeszcze jeden lewy na dół. Lewy na górę. Bezbronny. Idealnie podwrotkowym trafił przed momentem Robert Talarek, ale nie ma siły, nie ma wymowy w tych ciosach. No właśnie, bezzębny jest Talarek. Tak jak zawsze miał ten pazur, tak tym razem te zęby gdzieś się wykruszyły chyba skutkiem tych dwóch knockdownów. 40 sekund do końca tego niesamowitego pojedynku pomiędzy Robertem Talarkiem a Norbertem Dąbrowskim. Ale piękna akcja, coś niewiarygodnego. Zatańczył na nogach Robert Talarek i strzelił podbródkowym, trafiając. Teraz też trafił Norasa. No to jest tak jak w filmie fabularnym. Co za kreatywność, co za pomysłowość i innowacja w ataku Talarka w ostatniej rundzie. Zejście i huknięcie lewą ręką, ale przyjął to godnie Dąbrowski i odpowiada teraz swoim sierpowym. Ostatnie 10 sekund i teraz proszę zobaczyć. Jeden i drugi zdecydowali się na wymianę. Jeszcze w końcówce tej niesamowitej walki. Bije teraz Norbert Dąbrowski i koniec, koniec tego niewiarygodnego pojedynku. Brawa dla Roberta Talarka, dla Norberta Dąbrowskiego. To było spektakularne. Okrzyk zwycięstwa Dąbrowskiego. No siedzący tutaj obok nas Bogusław Solecki ma krawat we krwi. No taka była ta walka, krwawa, szalona, zwariowana, ale przede wszystkim piękna dla sympatyków ringowych wojen. Zmierzyli się jednogłośnie na punkty. Zwycięża Norbert Dąbrowski. Norbert Dąbrowski zwycięzcą tego pojedynku, tej wojny ringowej. Wojny, myślę, godnej filmu fabularnego z Hollywood. Tych filmów o pięściarzach, nie wiem, jak Rocky, jak Cinderella Man, jak Wrecking Ball. To coś niesamowitego, co oglądaliśmy w tym pojedynku. Chylę czoła przed Robertem Talarkiem, przed Norbertem Dąbrowskim za ten piękny spektakl, za to widowisko, które nam zaprezentowali.